Witajcie. Dzisiaj jeszcze raz taki krótki live na temat właśnie Jerzy Szacki, historia myśli socjologicznej, ale nie tylko, bo podłączę sobie przewód, bo chyba... Wracając do Szackiego, ostatnio mówiliśmy właśnie o utopistach, o renesansowych utopiach, no i o Baudenie, o Montaigne, Michelu Guillaume de Montaigne. I to było wszystko w zasadzie, kiedy rozpoczął się renesans, ale po pewnym czasie, bo w renesansie tak naprawdę ciągle jeszcze królowała religia katolicka. O starożytnych bejach. Aha, o bejach. Zaraz, beja. Cholera. Niestety, nic nie powiem. Tego typu bęc. Epoka odrodzenia była jednocześnie epoką reformacji religijnej, która, jak już wspomnieliśmy, znacznie głębiej przeobraziła sposób myślenia zwykłych ludzi, niż mogły to zrobić ezoteryczne w większości doktryny renesansowe, ponieważ jednak zajmujemy się tu głównie typami myślenia teoretycznego, a nie przemianami świadomości potocznej. Reformacja powołana do życia przez Marcina Lutra, 1483-1546 i Jana Kalwina 509-564 i innych reformatorów myślicieli. Ona nas interesuje o tyle, o ile w nowej świadomości religijnej zawierały się implicite określone schematy interpretowania świata społecznego, a nie ulega wątpliwości, iż reformacja jako ruch najgłębiej religijny wywarła zauważalny, choć na ogół pośredni wpływ również na sposób rozpatrywania wielu spraw świeckich. I tu mamy do czynienia po prostu z takim, jakby to powiedzieć, mamy do czynienia z zmianą, przede wszystkim z reakcją na pewne błędy strukturalne, błędy systemowe w systemie Kościoła katolickiego. Bo jeżeli potraktujemy Kościół katolicki jako system... no to spoko, to myślę, że... Tylko nie wiem, kto to jest Ochio, ale jeżeli... Będziesz rozmawiał, to daj znać później, co tam powiedział, nie? W każdym razie tak. Tutaj mamy do czynienia, tak jak już mówiłem zresztą poprzednio, z kryzysem średniowiecznym właśnie tej struktury społecznej. Ten kryzys struktury przełożył się na kryzys komunikacyjny w systemie społecznym. O, witajcie, witajcie, w ogóle witajcie wszyscy, tak. I on zapoczątkował pewien rodzaj, znowu to, co zrobił w zasadzie Marcin Luther, to jest odpowiednik tego, co my dzisiaj nazywamy antysystemem. Bo oczywiście tamtejsi, ówcześni antysystemowcy nie mieli takiej wiedzy na temat w ogóle funkcjonowania systemu społecznego, jak my mamy, ale mówiąc szczerze, to niewiele się różnili, bo te błędy, które popełniają nasi antysystemowcy, były popełniane od zawsze. To przede wszystkim był brak takiej rzetelnej wiedzy na temat procesów społecznych. I oczywiście Martin Luther... O,
opowiadać tak, jak przebiegała ta reformacja, i tam był w zasadzie bardzo poważne dysputy religijne na poziomie takiej najgłębszej teologii. Natomiast możemy też całą sprawę potraktować właśnie jako wystąpienie antysystemowe. I mieliśmy do czynienia oczywiście z systemem, i mieliśmy do czynienia z jego alter. I ten alter po prostu zaczęło atakować te wszystkie najsłabsze punkty, takie jak na przykład sprzedaż odpustów, czy na przykład kupowanie urzędów kościelnych. To były tak ewidentne po prostu, to tak jakby na przykład, nie wiem, armia przyjeżdża, nadciąga armia pod jakiś zamek i od razu widzi, że ta baszta już jest skruszała i się sypie, tamta też jest skruszała i się sypie, a tu mają bardzo dobrze umocnione mury obronne, baszty takie naprawdę dobrze obsadzone, więc oczywiste jest, że zaatakują te najsłabsze punkty. I to samo zrobił Winter Wipe. Ta kierownica to jest ogólnoświatowy, pacyfistyczny, hipisowski symbol pokoju. I tyle. Na razie też był taki wielki człowiek dla całej masy ludzi. To był tak naprawdę zwykły mnich, katolik, jak najbardziej katolik, który zbuntował się przeciw systemowi. I to nie jest tak, że on został bohaterem. Jemu cały czas groziła śmierć natychmiastowa, ewentualne tortury, spalenie na stosie, całą masę zagrożeń. To nie było tak, że on sobie tak osiedział, coś napisał i to opowiedział. Tak jak ja sobie teraz tutaj siedzę i ja sobie gadam i no małe prawdopodobieństwo, że ktoś przyjdzie mnie zastrzelić. Natomiast tam w tamtych czasach i w ogóle, kiedy się atakuje i kiedy system widzi ten atak, to oczywiście dochodzi do reakcji systemu. Z tym, że na początku, na szczęście znowu, Marcin Luther miał też to szczęście, że system zignorował te tezy. Zignorował, po prostu uznał, że jest to kolejny oszołom. I w związku z tym Rick Grimes, tak, widziałem tego Ricka Grimesa. Tajemnicze posiedzenie na róże. Wiem. W każdym razie, kiedy Luther, wojując z Romana Tyranis, wyswobodził wiarę z jej ram instytucjonalnych, w których zamknęło ją średniowiecze, czyniąc nie sprawę sumienia jednostki równej wobec Boga wszystkim innym wierzącym. Pisał tak: nam to Chrystus zawarował, iż jeśli w Niego wierzymy, mamy być dla Niego zarówno współbraćmi, współdziedzicami i współkrólami, jak i współkapłanami, którym wolno z ufnością przez ducha wiary postąpić przed oblicze Boże i wołać Abba Ojcze i jeden za drugiego się modlić i czynić to wszystko, co jak widzimy w widzialnym i cielesnym sprawowaniu swego urzędu czynią i przedstawiają kapłani. Jednostka w swoich stosunkach z Bogiem nie potrzebuje urzędu. Kościół jest wspólnotą wiernych, a nie hierarchią kompetencji i stanowisk. Bo tak naprawdę jest też tak, że Jezus Chrystus przyszedł, powołał 12 apostołów, czyli 12 ludzi, którzy byli złączeni jedną ideą. Tam nie było księgowości, był wprawdzie skarbnik, ale to akurat się okazał bardzo kiepski element tego całego systemu. I to też jest dla nas pewnego rodzaju, że tak powiem, taką wskazówką przy budowie kolejnych antysystemowych koncepcji. Martucha, jak najbardziej, kiedy ten egzamin, to mi powiedz, to będę po prostu w myślach powierzał się opiece Boga, jakkolwiek go rozumiemy, i kciuki, o tak, tak będę trzymał w ten sposób, tak. Dobra. Wracając, czyli tak naprawdę można by nawet powiedzieć, że Marcin Luther był swego rodzaju anarchistą i generalnie chrześcijaństwo jest to 13, o, 13, ale to nic, nie trzeba, należy wystrzegać się zabobonów i w związku z tym ten 13 na pewno będzie szczęśliwy, no. Także trzymam kciuki i też polecę opiece, nawet wiem, że się poleca opiece Ducha Świętego, bo ten natchnie mądrością.
Czyli tak, mamy anarchistyczne postulaty, tylko że te postulaty anarchistyczne bardzo fajnie, mimo że poczyniły całą masę szkód w tym starym systemie, w tym, jak on to powiedział, Romana Tyrannis, one w anarchistyczny sposób tam poczyniły masę szkód, a potem stworzyły własne struktury, własne skostniałe formy. Chociaż oczywiście z tego, co wiem, to nie ma, różni się po prostu kościół ten, wszelkiego rodzaju te poreformacyjne odłamy chrześcijaństwa różnią się tym, że nie posiadają swojej głowy jako kościoła, natomiast ciągle mamy hierarchię i trudno jest powiedzieć o wspólnocie powiedzmy 5000 ludzi, że jest to płaska struktura. Nie, bo tam będzie oczywiście, będą pastorowie. Generalnie nawet jeżeli tam próbujemy stworzyć taki właśnie alternatywny, płaski model zarządzania, gdzie mamy w ogóle, mamy w tych przynajmniej niektórych sektach, mamy bardzo fajną rzecz, bo mamy system religijny, który ma właśnie ten swój własny system autoreferencyjny, służący do przekraczania horyzontu, ale jednak ciągle okazuje się, że w tym systemie, w tych systemach takich, które są sekciarskie, bardzo często dochodzi do nadużyć. Mimo że są to małe wspólnoty, to jednak ten system komunikacyjny, on jest przekładany jeden do jednego i ci ludzie, którzy wchodzą w te wspólnoty, oni chcą, oni ciągle mają te dusze zatrute niewolnictwem, więc oni chcą komuś podlegać, chcą komuś służyć, chcą wykonywać czyjeś polecenia. I w związku z tym, wiesz co, Marta, ja sobie zapiszę, w ogóle, żebym sobie nie zapomniał, 13, o, to za tydzień chyba, 13 lutego. Martuchę. Będę trzymał, tak. Wracając. I oni potrzebują właśnie się wpasować nawet w zupełnie innym systemie, który jest otwarty i wolny na początku, za pomocą takiego kopiowania wzorców tworzą taki mikrosystem niewolniczy, gdzie mają swojego pana i oddają mu cześć. Bo miałem do czynienia, witam Weroniko, witam, dzień dobry. Miałem do czynienia z sektami, nawet byłem w jednej sekcie, tylko mnie wyrzucili, ale znałem całą masę ludzi będących w sektach, nawet zetknąłem się z sektą taką w działaniu i tak, tam oni sobie właśnie w tych maleńkich strukturach wprowadzają takie namiastki tego systemu niewolniczego, który jest bardzo wygodny dla pojedynczych jednostek, które tam wchodzą. Dlatego ja na przykład was zachęcam do tego, żeby nikomu nie wierzyć na słowo, dopiero zacząć budować zaufanie i tym, którym postanowimy wierzyć na słowo, żeby do nich to zaufanie budować, a nie przyjmować z zewnątrz. Czyli sprawdzać się, czy będziemy... U nas jest sekta Smalca. Akurat nie znam, ale na pewno pewnie lubią tłuste posiłki. No to cóż, no tak lubią, nie? Jak pisze Wolin, w luterańskiej teorii kościoła społeczeństwa tkwią dalekosiężne implikacje. Luter wysunął radykalną tezę, iż społeczeństwo musi zachować swą tożsamość bez podlegania władzy jakiejkolwiek widomej głowy nim kierującej, a nawet musi takiej głowy nie mieć, aby móc zachować doskonałość. I tu właśnie też mamy takie wyjaśnienie, że w tej koncepcji chrześcijaństwa my jesteśmy w stanie stworzyć płaską strukturę, ponieważ Bóg, będąc systemem autoreferencyjnym, spełnia rolę władzy. Nie biorę udziału w bitewkach, przepraszam. On spełnia, że tak powiem,
wymogi właśnie tego autoreferencyjności systemu. Natomiast, tak jak powiedziałem, ta potrzeba kopiowania wzorców przynoszonych z zewnątrz powoduje, że wszystkie te małe, nawet bardzo małe, takie gdzie istnieją interakcje face to face, czyli 10, 15, 20 osób, 30, nawet w nich dochodzi do wytworzenia się takiej instytucji guru. I ten jeden człowiek, a to jest po prostu żywcem przeniesione z naszego systemu społecznego, czyli to, co postulował Luther, rozbija się o kopiowanie wzorców tych takich destruktywnych dla systemu. Twierdzenie, że społeczeństwo może być ściśle zespolone i zwarte, jeśli będzie pozbawione głowy, zwracało się przeciwko jednemu z najbardziej rozpowszechnionych przekonań myśli starożytnej i średniowiecznej, a mianowicie przeciwko przekonaniu, że wszelkie społeczeństwo i wszelki porządek wymagają jakiegoś kierownictwa. I tutaj, widzicie, to jest absolutnie anarchistyczny pomysł. Absolutnie anarchistyczny, ale zawsze jest też tak, że mamy teorię i praktykę i mamy wzniosłe hasła, a potem mamy takie czyny, jakie mamy, bo potem zresztą w Folwarku Zwierzęcym jest przedstawiony mechanizm, tak trochę karykaturalnie, w jaki sposób nasze postulaty, które są bardzo, bardzo czytam, witam serduszka 3, czytam ten Szackiego, Historia myśli socjologicznej. Jestem na 59 stronie, właśnie strasznie wolno to idzie, kurde, a tu jest 1000 stron. Więc tak jak mówię, anarchistyczne postulaty, wykonanie jak zwykle, czyli można powiedzieć totalitarne i oparte o panowanie. Bo właśnie i tutaj jest też kwestia tego, że my ciągle w naszym systemie społecznym ciągle liczymy na to, że jakieś tam oczywiście wyidealizowane elity zdejmą z naszych barek, z naszych barków trud sprawowania władzy i my się poddamy tym właśnie elitom. Dlatego mamy ten system sądowy, mamy system w ogóle taki siłowy utrzymywania prawa, mamy system skarbowy, mamy system w ogóle prawodawczy. Natomiast my mamy taką iluzję udziału we władzy, ale ta iluzja jest niestety fałszywa, mimo gdybyśmy nawet robili wybory co roku, to ona i tak będzie fałszywa. Po prostu cały ten system jest już, można powiedzieć, coraz mniej wydolny. Jeszcze ciągle jest wydolny, ale dochodzi do granicy, więc dlatego postulat anarchistyczny jest najbardziej, tak naprawdę jest najbardziej powtarzającym się postulatem w tych wszystkich, tylko że ci wszyscy, którzy tworzą postulaty anarchistyczne, wracają do koncepcji panowania przez przymus. Przez przymus albo autorytetu, albo siły. Równie niepokojące było uproszczenie Lutra, jakoby społeczeństwo mogło rozkwitać i wyrażać swą tożsamość, nie opierając się na zasadach hierarchii. Od czasu Platona, Arystotelesa myśliciele utrzymywali, że nie może być sprawiedliwego ładu, jak długo części niższe nie są podporządkowane wyższym. No właśnie, dokładnie, czyli tu mamy tak naprawdę Arystoteles i Platon, którzy to byli starożytni Grecy i tam system niewolniczy był na tyle oczywisty, naturalny, jak u nas na przykład w tej chwili te wszystkie gitowskie teksty w popkulturze, że na przykład śmierć frajerom, czy że trzeba się trzymać ze swoim, takie różne rzeczy, które tak naprawdę wzmacniają ten system autorytarny. Przeciwstawiając się temu długotrwałemu uwierzeniu, Luther przywołał na powrót do życia radykalne wyobrażenie przynależności chrześcijańskiej. Być chrześcijaninem oznaczało zajmować stanowisko wyższe od innych ludzi, ale równe stanowisku wszystkich innych chrześcijan. Bo tak, bo tutaj Luther ma pełną rację. Analizujemy
postęp ewolucyjny systemu, to widzimy te, o których wam mówiłem, punkty bifurkacyjne i okazuje się, że chrześcijaństwo po prostu przekroczyło pewien próg, pewien właśnie punkt bifurkacyjny i to, co jest poza, już powyżej niego, jest inne, jakościowo jest inne niż to wszystko, co jest poniżej tego punktu bifurkacyjnego. Winter White, dostałeś kosza, kurde, od Kasi. Przykro mi, no ale wiesz, co ci poradzę. Znaczy, ona ma męża, także i tak nie miałeś szans. Oczywiście ta egalitarna wizja społeczeństwa obejmowała, podobnie jak w myśli wczesnochrześcijańskiej, wyłącznie sferę wiary. Luther nie był radykałem w politycznym czy społecznym znaczeniu tego słowa i wprost przeciwstawiał się stosowaniu zasady równości w życiu świeckim. Czyli to był anarchizm w jednej dziedzinie, natomiast całą resztę Waldemar 76, nie, to jest pacyfka. Pacyfka, czyli międzynarodowy hipisowski symbol pokoju. Według legendy narysowała go dziewczynka umierająca w szpitalu w Hiroshimie na białaczkę po wybuchu bomby atomowej. I dlatego na przykład ruchy... Tak, to się nazywa pacyfka. Kakasiorka, to się nazywa pacyfka właśnie. O, tak wygląda, przepraszam, bo wam zasłaniam, w ogóle się przysiądę, bo nie widzicie pełnej symboliki, chociaż akurat dla mnie jest to tylko takie emocjonalne, bo to nie jest tak, że ona ma jakieś magiczne moce. Nie, pacyfka jest po prostu znakiem. Tak samo jak litera Z na rosyjskich ciężarówkach czy rosyjskich czołgach nie ma magicznych mocy. Po prostu jest literą wybraną przez Putina do oznaczania pojazdów. Więc demonizowanie znaków jest równie błędne jak wszelkie inne rodzaje błędów poznawczych. Dobrze. Bardziej skomplikowaną problematykę, a nie, zaraz jeszcze tutaj, można nawet powiedzieć, że religijny egalitaryzm sprzyjał w jego wypadku uznaniu potrzeby silnej władzy i nierówności w sprawach na ziemi. Religia bowiem wskazywała jednostkom drogę zbawienia, ale inaczej niż w wiekach średnich, nie dostarczała wzoru politycznej organizacji społeczeństwa świeckiego. I to jest świetna teza. Wrócimy do niej jeszcze, bo to jest ważne z punktu widzenia, kiedy będziemy analizować XIX-wieczne później takie koncepcje, między innymi Abramowskiego, który miał postulaty nawet polityczne, ale nie brał pod uwagę właśnie tego dualizmu, tej takiej podwójnej kontyngencji, można powiedzieć, między potrzebami duchowymi, a potrzebami materialnymi. Ale wygląda jak odwrócona runa. Znaczy, możliwe, ja na runach się nie znam, mam kumpla, on w ogóle to pisze runami i mieszka w Anglii, w Londynie, więc tam ma całą masę tego. Wiedziałem, że kompot jest szkodliwy, ale że tak. O, TikTok! O, to nawet sam TikTok mi mówi, żebym... O, witaj. Dobry wieczór, Kasieńko, słuchaj. No, gratulacje, twoje bitewki dzisiaj to były w ogóle Mistrzostwo Świata, ale kiedy, później o tym pogadamy, tak prywatnie, nie? Dobra. Tak jak mówię, czyli egalitarna wizja rozbija się o praktyczne aspekty tej egalitarnej wizji. I jeżeli staramy się na przykład, tak jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, staramy się przeanalizować posunięcia władzy, to wydaje nam się, że jeżeli zrobimy coś najprostszego, to od razu jej zaszkodzimy. Okazuje się, że władza ma tak świetnie zbudowane mechanizmy, że wszelkie fałszywe ruchy antysystemowe wręcz ją wzmacniają. Dlatego trzeba bardzo uważać przy tak zwanej antysystemowości. I religia bowiem wskazywała jednostkom drogę do zbawienia, ale inaczej niż w wiekach średnich nie dostarczała wzorów politycznej organizacji.
To, co mówiliśmy o właśnie świętego Tomasza, tych Państwie Bożym. Więc tutaj nie, tu jest absolutnie oddzielenie, że dążymy do Państwa Bożego, ale jego tu nie ma. Ono ma być gdzieś tam kiedyś, w ogóle w innym miejscu, w innym czasie, w innej czasoprzestrzeni. Natomiast powoli potem wracamy z powrotem do tego, że Państwo Boże może być zbudowane tu na ziemi, ale to jeszcze na razie nie, bo jesteśmy przy reformacji. O, na przykład Hegel dopatrywał się związku między religijnymi zasadami reformacji i politycznymi zasadami rewolucji 1789, czyli rewolucji francuskiej. Nowe wyobrażenie wspólnoty religijnej stanowiło prefigurację wyobrażenia społeczeństwa jako wspólnoty jednostek wolnych i równych. I stąd mamy właśnie te hasło rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Oczywiście były to piękne hasła i jak zwykle, tak jak Habermasa, mamy teorię i praktykę, czyli pięknie wszystko opowiedziane, a potem wychodzi tak jak zawsze, czyli zostaniemy ci biednie, elity się nachapią, biedniejsi zostaną wydymani. No to, bo to jest jak na razie do pewnego punktu bifurkacyjnego, na szczęście, jest to standardowy sposób podziału właśnie owoców rewolucji. Bardziej skomplikowaną problematykę nazywają dzieje nauki Kelwina i jego kontynuatorów, którzy zajęli się problemem instytucjonalizacji wiary, władzy i udziału Kościoła w życiu politycznym. Kalwinizm jednak stał się tematem dociekań socjologicznych przede wszystkim z tego powodu, że Max Weber dostrzegł w nim potężny czynnik krzewienia się ducha kapitalizmu. Czyli jeżeli ktoś z Was mnie słucha, to znaczy, że już coś tam wie na temat socjologii, więc ta słynna książka Maxa Webera, coś było, protestanctwo, a duch kapitalizmu. Pamiętam takie te niektóre cytaty, że szewc siedzi do późna w nocy, stuka w swoim warsztacie, a bardzo mało pieniędzy wydaje. Wiesz co, bardzo fajny ten tekst, Bóg, honor, ojczyzna. Tylko problem w tym, że ten honor to on jest taki sobie, wiesz. Bardzo honorowym facetem był niejaki Rydz Śmigły. Tak, nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie zrobi nic, bo jest z nami marszałek Śmigły Rydz. Więc stary ten właśnie honor to był uosobiony w marszałku Rydzu Śmigłym, który no zrobił, co zrobił i byliśmy tam, gdzie byliśmy. Ale oczywiście absolutnie nie odbieram narodowcom, bo jest taka tendencja na przykład wśród lewaków, że traktować narodowców jako w ogóle jakąś ciemną masę. Nie. Koncepcje narodowościowe są bardzo ważne, bardzo potrzebne, bo dla socjologa są to pewne źródła pewnych wartości. Tylko, że o źródłach i o wartościach to jeszcze będziemy mówić. Ty, Kociu, jesteś patriotką, oczywiście. Natomiast powiem Wam szczerze, bardzo przykre jest patrzenie na to, jak polscy patrioci nagle zaczynają wieszać rosyjskie flagi. Więc tutaj z tym honorem bym nie przesadził, chociaż oczywiście należy czasami odpowiedzieć w sposób bardzo, bardzo zdecydowany na różne rzeczy. Natomiast z honorem można pojechać za daleko i niektórym ludziom się to przydarzyło. Dobra, bardziej skomplikowaną problematykę, tak. Kalwinizm, tak, nie dostrzegał, Max Weber dostrzegł, tak, pewne osobliwości teologii protestanckiej w tej kalwińskiej odmianie, doktryna predestynacji, które niepodobna tu omawiać, przyjały mianowicie innego rodzaju ascezie, aniżeli asceza średniowieczna. Polegała ona nade wszystko na tym, aby pracować i oszczędzać. Dorabianie się traktowano bowiem jako znak łaski, której Bóg udziela jedynie swoim wybrańcom, a nie wszystkim zabiegającym o zbawienie. Jeszcze Wam powiem taką, może nie tam, anegdotę jak anegdotę. Otóż dla mnie się pojawiło zjawisko. Jestem gejem, chciałbym się bliżej poznać.
Znaczy, wiesz, możesz posłuchać moich tych. Ja mówię do gejów, do normalsów, do kobiet, do mężczyzn, do ludzi generalnie, do kogoś, do wszystkich, którzy umieją się posługiwać aparatem tym kognitywnym, który Kosecki nazwał korelatorem. O tu, tu mamy korelator. Więc jeżeli używasz, to widzisz, już mnie poznałeś. Zjawisko się pojawiło? Nie zgubiłem. Aha, ten. A, no właśnie, twój adorator, tak? Korelator, zgadza się. Czyli słuchajcie, tu chciałem wam powiedzieć tak, że w Polsce właśnie w latach 80. bardzo popularna była właśnie ta teza Maxa Webera o wpływie etyki protestanckiej na duch kapitalizmu i ta teza o predestynacji, która ludzie z opozycyjne, mimo że to była teza kalwinistyczna, to katolicy, tacy zawzięci, którzy chodzili do kościoła w niedzielę, bardzo chętnie się posługiwali tą tezą. Czyli tak naprawdę po kilkuset latach ona już przestała mieć to swoje zabarwienie kalwinistyczne i zaczęła być używana w chrześcijaństwie w ogóle. Czyli w katolickim kościele również. Czyli mamy tu do czynienia z taką dyfuzją wartości, które były absolutnie odrzucane. I też mogę wam dać taki przykład, nie? A propos gitowców, bo ja nie jestem gitowcem, ale dużo znałem masę gitowców. Wśród gitowców w latach 70., 80. było absolutnie czymś obrzydliwym, żeby ktoś zażywał narkotyki, bo wtedy nie mógłby grypsować, a teraz już normalnie sobie grypsują i ćpają, nie? No. Czyli po prostu dyfuzja następuje nie tylko jeśli idzie o pojęcia, ale pewne sposoby normalizowania zjawisk, nie? Dobrze. Teza Webera stała się tak i w uproszczeniu postaci jest zapewne do utrzymania, choć trudno zaprzeczyć, że właśnie tam, gdzie upowszechniła się etyka protestancka, duch kapitalizmu niezawodnie dochodził do głosu. Do sprawy tej powrócimy, odmawiając poglądy Webera oczywiście. Jeszcze chciałem wam powiedzieć wyniki, bo tak, bo to było w ogóle w tamtych czasach, w latach 80. to był dogmat niezaprzeczalny. Etyka protestancka spowodowała, że w Europie powstał kapitalizm. Teraz współczesne badania historyków pokazują, że tak naprawdę nie, bo już w północnych Włoszech, bardzo katolickich, jeszcze pod koniec średniowiecza już dochodziło do takich protokapitalistycznych zachowań społecznych, czyli Bogdan, witaj, witaj. Tak. W każdym bądź razie. Jeszcze tylko, właśnie tak, czyli nie tylko kalwinizm, bo Weber był kalwinistą. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że Max Weber, bardzo szacowny socjolog, to on był między innymi jednym z takich teoretyków tej hakaty, czyli wynarodawiania Polaków. Czyli tak naprawdę Max Weber był twórcą tej polityki germanizacyjnej, której na przykład przeciwstawiał się nasz słynny chłop Drzymała z tym swoim wozem. Więc tutaj powiem wam, i to też było dziwne, bo na przykład, kiedy Polacy właśnie w latach 80. mówili o Weberze, to mówili w samych superlatywach, mimo że był jednym z najgorszych wrogów Polaków właśnie w tamtych czasach w XIX wieku. Tam, znaczy, mądrzy ludzie to pisali, ja to wam czytam i przy okazji też trochę chłonę, nie? Dobra, i teraz prawo naturalne, a społeczeństwa ludzkie i bez względu na to, jak głęboki był wpływ koncepcji renesansowych i reformacyjnych na zmianę horyzontów europejskiej myśli społecznej, najważniejsza, jak się zdaje, teoria społeczna czasów nowożytnych kształtowała się dopiero w XVII wieku. Była nią doktryna prawa naturalnego, rozwinięta w pismach Althusisa, Hugona Gutisa, Thomasa Hobbesa, Bartucha Spinozy i Barucha, przepraszam, i Samuela Pufendorfa.
A i oczywiście Johna Locke'a. Tylko, że to się tak jak Althusser 1557-1638, to John Locke to jest już 1632, a zmarł w 1704, czyli aż do XVIII wieku to się kształtowało. Co czytamy? Czytamy historię myśli socjologicznej Szackiego, z tym, że w pewnym takim kontekście można powiedzieć rewolucyjno-anarchistycznym i hipisowsko-pacyfistycznym. Tak. Jej oddziaływanie ustało dopiero w dobie triumfów historyzmu i pozytywizmu w XIX wieku, a w XX obserwujemy jej niewątpliwy renesans i to nie tylko w niektórych kręgach akademickim. Najlepszym tego świadectwem jest niezwykła kariera wywodzącej się z tej doktryny idei praw człowieka. Dokładnie, czyli posługujemy się tym, że istnieją pewne naturalne, przyrodzone ludziom prawa i później od nich odeszliśmy, kiedy zaczęliśmy rozważać pozytywistyczne idee zaczęły nam przyświecać, chociaż one są wszystkie do pogodzenia, bo zawsze jest też tak, że kiedy powstają dzięki, wystarczy, że po prostu nie kochać należy bliźnich swoich wszystkich, więc peace and love, tak, cieszę się. Opracowując teorię prawa, nowożytni teoretycy prawa naturalnego stworzyli teorię społeczeństwa, która miała odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przy założeniu określonych trwałych cech ludzkiej natury można zorganizować życie publiczne w sposób liczący się z tymi cechami, a zarazem gwarantujący poszczególnym jednostkom maksimum bezpieczeństwa i swobody. Czyli tak naprawdę to jest postulat aktualny do dzisiaj i naprawdę, jeżeli wszyscy w tej chwili socjologowie, nawet oni są bardziej wyspecjalizowani w różnych Kasiu, peace and love. Tak, w każdym razie tak. Oni są wyspecjalizowani w swoich dziedzinach, ale każdy socjolog, pewnie też każdy politolog, chociaż to już mniej, ma z tyłu głowy właśnie to pytanie. Czyli jak zorganizować życie publiczne. Chociaż z drugiej strony, jak na przykład zaczynamy studiować socjologię, to taki podstawowy dla młodego studenta, taka dyscyplinująca rózga, to jest takie twierdzenie. Nie jest ważne, jak powinno być, bo to socjologa nie interesuje. Socjologa interesuje, jak jest naprawdę. Czyli taki postulacyjny... No tutaj, tylko tutaj, bo system akademicki jest zgniły, zmurszały i tam się nie da przeprowadzić anarchistycznej rewolucji. Przyszedłem na TikTok. O, Fredek, słuchaj, panie Fredku, powiedz pan, dlaczego panu się chce wtedy, kiedy mnie się chce? No kurde, akurat, dobra. Najlepszym tego świadectwem jest niezwykła kariera, tak, oczywiście, prawa człowieka. Teoria ta, lub raczej teorie zachowują świecką, ogólnie rzecz biorąc, orientację myśli renesansowej i jej indywidualizm i fascynację problemami władzy i suwerenności, ale jednocześnie przeciwstawiała się temu dziedzictwu, wyprowadzając ład społeczny nie tyle z siły, ile z zasad prawa naturalnego, wcześniejszego jakiejkolwiek władzy i czyjejkolwiek woli. I tu mi od razu się tak nasuwa na myśl, to było małżeństwo, Tofflerowie, oni napisali Społeczeństwo trzeciej fali, czyli społeczeństwem pierwszej fali to była twarda siła fizyczna, społeczeństwem drugiej fali to było oparcie o pieniądz, kapitalizm, natomiast społeczeństwem trzeciej fali jest oparcie się na rozumie, na inteligencji, na innowacyjności, na tworzeniu zaawansowanej cywilizacji technicznej, a to jest, stamtąd jeszcze jest kawał drogi do tego, o czym ja zawsze mówię, czyli o Mercedesa. Znowu, nie, to nie jest Mercedes, to jest symbol pokoju i miłości, hipisowski znak, który
powiewał na wszystkich manifestacjach antywojennych w latach 60. Głównie to były manifestacje przeciwko wojnie w Wietnamie, ale zdjął pan chyba szkiełko z ekranu, bo widać dużo lepiej. Nie, po prostu wziąłem i zrobiłem takim watką, nie, i no, normalnie w wodzie, tak, ale tylko tak bardzo delikatnie przeczyściłem, bo ja tu w ogóle mam takie coś i jest tylko taki mały kawałek, taką nakładkę na ekran i jest tylko taki mały kawałek na ten, na kamerkę i dlatego, no, jak to wyczyściłem, to już lepiej. Tu są różne pytania. Kurde, a ja w ogóle mi ginie. To dobre, kojarzyłem ten znak. No właśnie, tak. O, panie Fertku, no widzi pan. No ale jak nie, jak tak, nie? To jest pacywka hipisowska. Od zawsze jestem hipisem i to jest element mojej tożsamości podstawowy. Oj, kuchnie, no kurde, słuchajcie, ja ważę 100 kilo, ja lubię kotlety, kebaby, sushi, wszystko, w zasadzie wszystko, co jest, ale i też tę wyrafinowaną też, o francuską tę. Dobra, słuchajcie, wracamy, bo kurde, czas goni, a tu fajnie się gada, ale właśnie. Nie tyle z siły, ile z zasad prawa naturalnego, wcześniejszego od jakiejkolwiek władzy i czyjejkolwiek wiedzy. Jeśli według Machiavellego, a mieliśmy właśnie Machiavellego, że wczoraj chyba żeśmy mówili, prawo stwarza dopiero władza, czyli istnieje tylko prawo pozytywne, to według teoretyków prawa naturalnego pewien rodzaj prawa powstanie władzy poprzedza i obowiązuje należne od niej, niezależnie od niej. Tak, i słuchajcie, i tu mamy... Bo tutaj oni cały czas kombinują jak koń pod górę. I dopiero Niklas Luhmann dokonuje podziału na 6 mediów podstawowych komunikacji. Po prostu medium władzy jest czymś innym niż medium prawa. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej w swojej historii podbiła Rosję. To znaczy, no Niemcy też kawałek... A nie, no Napoleon też był w Moskwie. Także wiesz, z tym, że oczywiście... Tak, Polacy byli w Moskwie, kiedy byli tam Moskwiczanie, nie? Czyli mieszkańcy Moskwy i oni sprawowali nad nimi władzę. A jak Napoleon przyszedł, to wszyscy Moskwiczanie uciekli, czyli zajął miejsce, ale nie zajął ludzi. Tak, to myśmy byli troszkę lepsi, tak. O, właśnie, wiesz, Mercedes z AliExpress. Nie, no to nie jest AliExpress, to jest pacywka wykonana temi ręcoma. Nie tylko, bo jeszcze przyjaciółki hipiski mi pomagały. Z wielkiego Majka, nie lepszego stripteasera. Znaczy, wiesz co, mogę pozdrowić, ale to przypomnij mi na koniec, bo ja wszystkie pozdrowienia robię na koniec live'a, to wtedy się przypomni. Dobra. Tak, czyli Machiavelli, prawo stwarza dopiero władzę. I... W ten sposób teoretycy prawa naturalnego odkrywają pewną serię stosunków między ludźmi, która konstytuuje się niezależnie od działania rządu. Odkrycie to usprawiedliwia opinię Schumpetera. Nauka społeczna zrodziła się z pojęcia prawa naturalnego w pewien sposób, tak, bo August Comte właśnie od prawa naturalnego zaczął i on chciał w ogóle zrobić, uczynić socjologię fizyką społeczną, czyli naukę o poruszaniu się jednostek ludzkich w przestrzeni, a to jest trochę za mało. Więc tak. Nowożytna doktryna prawo naturalna wobec tradycji, więc w ogóle ta doktryna była bardzo zróżnicowana wewnętrznie i pozostawała w nader złożonym stosunku do dawniejszej myśli prawno-naturalnej. I wewnętrznie zróżnicowanie doktryny obejmuje treść składających się na nią koncepcji, założone w nich zrozumienie podstawowych pojęć i sposób widzenia najważniejszych zjawisk epoki. Czyli tak naprawdę mamy tutaj całą masę skomplikowanych... procesów, które się na siebie nakładają, my musimy się w nich znaleźć, musimy je w ogóle przede wszystkim odkodować i przekodować po to, żeby mogły się między sobą, żeby je w ogóle można było obliczać, policzyć, zobaczyć, co się z czym na przykład skoreluje, co się nie skoreluje. Czyli mamy bardzo skomplikowany model w ogóle historycyzmu, takiego, który
jeżeli się opiera na prawie naturalnym, musimy znaleźć dowody tego, że istnieje jakieś prawo. Czyli na przykład musielibyśmy znaleźć, dajmy na to, ile ludzi zaciągnęło się do wojska i później jakie były ich kariery zawodowe, dajmy na to, i czy zmienili swoją pozycję społeczną, a później na przykład, i to mamy jedną linię w ogóle analizy, druga linia jest to, jak na przykład taki książę, chcąc zwerbować piechotę zaciężną, musiał wydawać środki materialne, musiał się zapożyczać, czyli budował pewien system taki ekonomiczny i tu mamy drugą linię, potem mamy trzeci jakiś na przykład o tym, w jaki sposób populacja się zwiększała, zmniejszała z powodu na przykład tego, że mężczyźni odchodzili z wiosek, szli do wojska, a na przykład wroga armia niszczyła wioski, mordowała ludzi, więc tutaj Koci Pazuka się on zadaje dziwne pytanie, co ja? A kto? A nie, to... znaczy, no, to ja sorry, przepraszam, Ferdek, jeszcze raz, bo tu coś widzę. Wszyscy, którzy rządzą teraz na świecie, byli hipisami? No nie, nie, jest cała masa gitów, bo tu właśnie ja w ogóle chciałem wam powiedzieć, ja sobie na własny użytek zrobiłem taki podział na hipów i gitów i tak naprawdę całą ludzkość mogę podzielić na te dwa wory, ale to jest mój prywatny, to nie jest teoria polityczna, nie jest teoria socjologiczna. A to nie dotyczy Polski, tylko Stanów. To znaczy tak, w Stanach większość zarządów korporacji przejęli ludzie, którzy przynajmniej z daleka wyglądali na hipisów, ale nie wszyscy naprawdę byli hipisami, bo na przykład ten Manson, który przyczynił się do zamordowania, to jego ludzie zamordowali, witaj Krzychu, jego ludzie zamordowali tą żonę tego naszego reżysera, co potem poszedł za pedofilię, jest ścigany. Kurde, jak on się nazywał? Co dziecko Rosemary nakręcił, cholera. O, Krzychu, w ogóle fajnie, znaczy tak, chciałem powiedzieć, byłem na twoim live'ie, pięknie grasz, w ogóle jesteś naprawdę dobry, nie? I w ogóle pozdrawiam. Więc wracając Polańskiego, żonę Polańskiego zamordowali, w ogóle ona była w ciąży, tam straszne, makabryczne rzeczy, więc wszyscy w latach 60. mówili, że to byli hipisi, ale tak naprawdę to nie byli hipisi, to byli gitowcy z długimi włosami, po prostu. I w Polsce mieliśmy też taki podział już na hipów i gitów, tylko że bardzo wielu gitów, bardzo im się podobała ideologia hipisowska, a zwłaszcza wolna miłość, idea wolnej miłości i po prostu zapuszczali długie włosy i wtedy im lepiej szło, że tak powiem, w sprawach damsko-męskich. Natomiast było to bardzo powierzchowne postrzeganie idei hipisowskich, które są na zupełnie innym poziomie, chociaż ten poziom też jest ważny, ale ten inny jest... Kasia też pięknie gra, tak... Sekta Mansona. O, dokładnie. Sekta Mansona zabiła jego żonę. I ten Manson tak naprawdę to był facet z długimi włosami, ale to był absolutny git. I miał historię życia i działalności dokładnie super gitowską. Tylko nie wiem, czy grypsował w więzieniu. Dobra. W każdym razie. Tak. Zaraz, bo ja jak zwykle przerzucam za szybko te książki. Warto jednak zdać sobie sprawę ze wspólnoty stylu myślenia, który polegał na bardziej lub mniej zdecydowanej odmowie kierowania się w polityce czymkolwiek innym niż rozumowo ustalonymi zasadami. Bez względu na to, jakie te zasady były w odniesieniu do poszczególnych myślicieli i jakie wypracowano z nich wnioski praktyczne, nie dawały się pogodzić z akceptacją jakiegoś ładu społeczno-politycznego na tej podstawie, że on ma za sobą autorytet tradycji. Dokładnie, czyli tak naprawdę... prawo naturalne było ważniejsze niż prawo stanowione, że na przykład jakiś, dajmy na to, do nas przyjechała caryca Katarzyna ze swoimi wojskami i ustanowiła nam swoje prawa na kawałku naszego terytorium, a my na przykład wtedy zaczęliśmy uważać, że te nasze prawa, które były w Rzeczpospolitej pierwszej, już później rozebranej całkiem, że one były prawem naturalnym, czyli tak naprawdę kurde, nie no,
Kasieńko, coś ty, ja to już lecę chyba z czwarty czy piąty dzień i jestem dopiero na 60 stronie. To w ogóle ja nie wiem, czy ja w tym roku skończę. Znaczy, zrobimy tak, że ja przelecę kawałek. Jeszcze wam dzisiaj też dam wam cytat z tej książki. O właśnie, Kasiu, to jest dla ciebie taki ten. Niklas Luhmann, Funkcja religii. Widzicie chyba, tak? Niklas. Tylko, że niestety tu jest lustrzane odbicie, więc bardzo źle widać. Wracając, czyli prawo naturalne jest ponad władzę i tutaj na przykład w tych wszystkich romantycznych, chociażby to zabójstwo, nie pamiętam jak on się nazywał, ten co miał zabić cara i w ogóle zrobić ten zamach, to on właśnie posługiwał się tym, że prawo naturalne jest ponad tym, co jakiś tam facet, który podbił nasz kraj, sobą reprezentował i dlatego chciał wznieść się na poziom tego. Natomiast, przepraszam, jacyś... Natomiast po prostu nie poradził sobie z tym zadaniem. Załamał się, wycofał się. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z takim, z taką, jakby to powiedzieć, potencjałem, który nam się wydaje, że mamy, a kiedy przychodzi do działania, okazuje się, że tego potencjału jest o wiele mniej i przeceniamy po prostu swoje. O, 1504, hej, witaj. Tak, dawno cię nie było, zgadza się. Masz nieobecność, ale dobra, usprawiedliwiona. Słuchaj, więc tak. Ośrodkiem uwagi teoretyków prawa naturalnego był istniejący niezależnie od ludzi porządek świata obejmujący zarówno przyrodę, jak i życie moralne. Sądzili oni, że ten porządek można odczuć siłami ludzkiego rozumu. I tak, powołując się na Luhmanna, tak, wiadomo, że nie odkryjemy dokładnie wszystkiego, natomiast jesteśmy dużo, dużo bliżej. To jest... Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, oczywiście w tak zwanym ujęciu anarchistyczno-pacyfistycznym. O. Proszę bardzo. Mam dziś dzionek. Spoko, spoko. Dzisiaj kurde, widziałem w ogóle te, takie wielkie bitwy, które były w ogóle rozgromieniem przeciwników. Jedna dama to zrobiła i kurde... A. Zrobiła to z klasą. Dobra. Jak pisał von Gierke, w przeciwieństwie do prawoznawstwa pozytywnego, które wykazywało nadal tendencję konserwatywną prawo naturalna, teoria państwa była radykalna u samych swych podstaw. Ale tu jest, to pisał von Gierke, czyli to dziwne. Okazuje się, że dzisiaj prawo naturalne to jest koncepcja właśnie Grzegorza Brauna na przykład, czy no dokładnie, Kasieńko, tak, koci pazurka. Nie, przepraszam, chciałem wam, przepraszam, jeszcze tak, chciałem wam przedstawić, Kasia, nasza Kasia, to jest tak naprawdę księżna Katarzyna Herbu, Koci Pasur. I ona prowadzi salon taki intelektualny, na którym miałem zaszczyt być zaproszony kiedyś, tak. Zapraszam was do Kasi, bo ona jest naprawdę też, ona jest psychologiem z kolei, tak. Dobra. Wszystkie odmiany nowożytnej kultury oparta na założeniach niehistorycznych, we wszystkich swych poszukiwaniach i osiągnięciach była nastawiona nie na naukowe wyjaśnienie przyszłości, lecz na przedstawienie usprawiedliwienia nowej przyszłości, jaka miała zostać przywołana do życia. Tak, tak, tak. I to jest jedna z naszych koncepcji. O tym mówi na przykład, w ogóle na przykład Karol Marx, kiedy stworzył swoją koncepcję walki klas, to ta koncepcja miała oczywiście swój komponent taki eksplanacyjny, czyli wyjaśniała, co się dzieje. Niedziela minęła dzisiaj pobożnie i fajnie, tak. I w ogóle... No, ale w każdym razie jestem zadowolony i ten. Dostałem w ogóle... Tak, chciałem wam powiedzieć, moja córka mi przysłała tę koszulkę, na której jest napisane, że... Jestem tak stary, że nie wiem, co zrobić, bo jeszcze nigdy nie byłem tak stary. Znaczy nie, w wolnym tłumaczeniu, bo nie mogę teraz tego przeczytać. No.
oparta na, mimo to w każdym razie potencjalnego radykalizmu, nowożytna doktryna prawo naturalna była niewątpliwie kontynuacją średniowiecznych teorii prawo naturalnych, z których myślenie myśliciele XVII wieku przejęli zarówno problematykę, jak i aparaturę pojęciową, czyli tak naprawdę mieliśmy głównie część technik dowodzenia. I to były też techniki takie właśnie oparte o te, no, te teologiczne różne, jak to się nazywało w teologii, nie sofizmaty, tylko to, o nieważne, dobra. I to się, właśnie, bo na przykład książę postawił na cyniczny, na cyniczną skuteczność, czyli Machiavelli w swoim księciu wychwalał cyniczną skuteczność, a ci wyznawcy prawa naturalnego cofnęli się jakby o krok, wrócili do średniowiecznej koncepcji ładu społecznego opartego nie właśnie na woli władcy, ale na tym, że istnieje pewne prawo dane przez Boga albo nawet z naszego punktu widzenia dane na, przez, przez dane nam przez w ogóle samą strukturę wszechświata, która najpierw ma swoje prawa fizyczne, potem prawa biologiczne, potem prawa psychiczne, prawa społeczne i na końcu powiedzmy sobie, że ma jakieś tam prawa boskie, oczywiście mając na uwadze Boga, jakkolwiek go rozumiemy. Prawo naturalne jest to nakaz prawego rozumu, który wskazuje, że w każdej czynności, niezależnie od jej zgodności lub niezgodności z rozumną naturą człowieka, tkwi moralna ohyda lub moralna konieczność i w konsekwencji Bóg, który jest twórcą natury, czynności takiej zabrania lub ją nakazuje. Bardzo fajna automatyzacja, ale to by nas stawiało na równi z właściwie maszynami takimi cybernetycznymi. Więc tak naprawdę koncepcja Mazura z właśnie systemem autonomicznym jest dużo lepsza do wyjaśnienia tej tezy, bo on po prostu zakłada sprzężenie korelatora z homeostatem i to jest tak naprawdę jeden z głównych napędów naszej wolnej woli i możliwości przekraczania tych punktów bifurkacyjnych, o których Wam mówiłem. Ale sprawdzę, ok, dziękuję. W pracy był plakat. Aha, nie. Fajnie, dobra. Zadanie się krokiem. Zrozumienie nowożytnej myśli społecznej wymaga wszakże nie tylko dostrzeżenia owej ciągłości, ale również uwzględnienia zmian, jakie ona doktryna uległa, zmian, które w koniec XVIII wieku doprowadziły do jej głębokiego kryzysu. Czyli w XVII wieku zmiany te stają się doskonale widocznie. Pojęcie prawa naturalnego uległo stopniowej sekularyzacji i przestawało być nieodłączne od prawa boskiego, z którym wiązali je myśliciele średniowieczni. Dokładnie. Czyli treści prawa naturalnego stają się coraz niezależne od boskiej woli. Czyli tak jak Wam mówiłem, nawet jeżeli założymy, to się później dopiero okazuje, wymyślimy teorię ewolucji kilka wieków później, to i tak ta koncepcja prawa naturalnego może być zgodna z teorią ewolucji zamiast z wolą Bożą. Po drugie, nowożytna doktryna prawo naturalna była w odróżnieniu od średniowiecznej nominalistyczna lub jak kto woli indywidualistyczna. Niezależnie od tego, czy jednostkom przypisywano wrodzony appetitus societas, czy też przeciwnie, uznawano je za aspołeczne z natury, w prawie naturalnym widziano zasady odnoszące się do jednostek właśnie, a nie do społeczeństwa jako całości. I tutaj to jest po części, i tu możemy wsadzić podwójną kontyngencję, bo oni widzieli je tylko do jednostek i tak na przykład jak Margaret Thatcher mówiła swoją tezę, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, są tylko jednostkowi ludzie, co jest absolutnie nieprawdą. Kasieńko, śpi dobrze, będziemy w kontakcie. No. Więc tak jak mówię, to ja jeszcze mam chwilę, z 15 minut. Zasady te miały regulować wzajemne stosunki między członkami społeczeństwa i tylko pośrednio funkcjonowanie społecznego organizmu. Ale tak naprawdę to
nie ma czegoś takiego jak rozróżnienie, bo okazuje się, że tak naprawdę wszystko jest powiązane. To jest taka teoria holistyczna, która później będzie podniesiona i to w zasadzie Niklas Luhmann nazywa kompleksowością. Czyli te wszystkie koncepcje, które są, one są... Ci, którzy je na przykład podnoszą i ci później ich przeciwnicy uważają, że one mogą być prawdziwe albo później zarzucają im, że są fałszywe. Natomiast kiedy Niklas Luhmann mówi nam o kompleksowości, to oznacza, że te wszystkie koncepcje, które tutaj w ogóle wymieniamy, one mogą być zarazem i prawdziwe i fałszywe. Czyli zamiast właśnie binarności mamy liniowość, czyli mamy taki rodzaj probabilistyki, co jest w tej chwili, w danej chwili ważniejsze, co jest mniej ważne, czyli czasami jest ważniejszy indywidualizm, a czasami jest właśnie ważniejsze nakierowanie na wartości społeczne. Nowożytni teoretycy prawa naturalnego z reguły posługiwali się wyraźnym odróżnieniem status naturalis od status socias, status civilis, czyli całkiem sporadycznie status kultury, czyli prawo naturalne, społeczne, cywilizacyjne to są takie w zasadzie cywilizacja, nasza cywilizacja, o tym mówił Konieczny później, natomiast, kurde, zginęło mi to. I to ostatnie to było, kurde, dobra, no nieważne, coś później znajdę. I teraz trzeci projekt. Nowa była zakładana przez nowożytnych teoretyków prawa naturalna koncepcja człowieka, czy też metasocjologia, czyli chodzi nie tylko o to, że z antropolitycznych rozważań znika pojęcie grzechu, na razie pierworodnego, przyrodzonego powołania człowieka, ale i to, że za możliwe i skazane uważa się zastosowanie w badaniu natury ludzkiej metod przyrodoznawstwa. I nieprzypadkowo Hobbes i Locke uważają się za poprzedników naukowej psychologii. Natomiast tak, są to oczywiście koncepcje, które równolegle powstały i one równolegle wywierały wpływ na to, w jaki sposób my badaliśmy później to społeczeństwo. Z tego ostatnie. Nowożytna doktryna prawo naturalna wskazywała w ogólności skłonność do przyswajania sobie wzorów ówczesnej nauki, nade wszystko matematyki i fizyki. I później dlatego właśnie August Comte nazwał socjologię nazwał, ale też próbował stosować w socjologii metody takie, jak się stosuje w fizyce, co jest absolutnie w tej chwili z naszego punktu widzenia absolutnie niedopuszczalne. Natomiast w tamtych czasach, czyli w połowie XIX wieku, nawet w pierwszej połowie XIX wieku, podjął tą próbę i myślał, że to mu się uda. Okazało się, że to trzeba było później skorygować, ale zawsze też w nauce tak jest, że pewni ludzie mają pewne postulaty, później inni to badają i je korygują. I w zasadzie na tym, dzięki temu nasza nauka i nasz system społeczny i system naukowy się rozwijają. O ile dla myślicieli średniowiecznych, na przykład Tomasz z Akwinu, nieistnienie było z prawem naturalnym niesprzeczne i pragmatycznie uzasadnione, o tyle dla teoretyków nowożytnych staje się ono jednym z fundamentów społeczeństwa. Posiadanie należy teraz do najważniejszych uprawnień jednostki ludzkiej. Jak pisał Locke, wielkim i naczelnym celem, do którego ludzie łączą się we wspólnotach i sami podporządkowują się rządowi, jest zachowanie ich własności. Czyli tak naprawdę, bo tu mamy koncepcję absolutnie różną od tych anarchistycznych, antywłasnościowych koncepcji lewicowych. Natomiast tutaj rozwiązaniem tego, oczywiście, tak jak już mówiłem wielokrotnie, jest koncepcja spółdzielcza, która zaczęła się tak naprawdę na początku, w pierwszej połowie XIX wieku i w zasadzie jest najbardziej zaawansowaną koncepcją ekonomiczną, jaką kiedykolwiek mieliśmy
No chyba, że mamy do czynienia z nauką dyktatorską, z góry narzuconą tezę. No tak, dokładnie. Na przykład w Związku Radzieckim Stalin powiedział, że trzeba zaorać Kazachstan. No i oczywiście ruszyły wielkie traktory z głębokimi pługami i zaorali Kazachstan, posiali tam pszenicę, pięknie urosła. Na drugi rok posiali pszenicę, jeszcze piękniej wyrosła. Trzeci, czwarty rok pszenica przestała rosnąć, no bo oczywiście doprowadzili do natychmiastowego wyjałowienia bardzo dobrych ziem. I teraz w tej chwili, do tej pory Kazachowie właśnie borykają się z tym problemem, że te nawozy, które gromadziły się przez setki lat, w ciągu tam kilku lat zostały zużyte i potem zostawały pustynie. Więc jeżeli mamy tezę, którą stawia dyktator, to później wszystkie inne głosy stają się absolutnie, można powiedzieć, przyczyną śmierci ich głosicieli, a na koniec okazuje się, że prawda i tak pokazuje się od tej strony, od której się ma pokazać, czyli od rezultatów. I oczywiście Związek Radziecki był na tyle głęboko zepsutym komunikacyjnie systemem w ogóle, że no to nie spowodowało żadnych perkusji. Po prostu nie dawał się naprawiać. Ten system był nienaprawialny, dlatego między innymi upadł. Chociaż pod koniec Związku Radzieckiego usiłowano podejmować pewne takie próby reform, ale one wszystkie były i spóźnione, i nadmiernie gwałtowne, bo to było takie rozpaczliwe chwytanie się, zamiast po prostu od lat 40. systematycznie coś robić. Oni nagle w 82, 83 roku próbowali te wszystkie 40 lat zaniedbań naprawić i to było niemożliwe. Słuchajcie, tu na razie skończymy. I jeszcze wam chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, a to taki będzie krótki. Oj, zaraz, przepraszam was. O, jestem. Nie, tutaj. Cholera. Kurde, uciekło mi to. Dobra. O. Słuchajcie, w zasadzie to musiałbym od początku, ale no dobra. Zacznijmy od kilku ogólnych tez. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. I to jest jedna z takich bazowych koncepcji. No tez Niklasa Luhmanna. Jeżeli budujemy system społeczny i zaczniemy cokolwiek robić, to te elementy, które już zostały gdzieś tam ułożone, widzę dzisiaj bez bluzy. Aha, bez, nie, no mam, dostałem od córki taką koszulkę, chciałem się pochwalić, tu jest napisane, że jestem tak stary, że jeszcze nigdy nie byłem tak stary, mniej więcej w wolnym tłumaczeniu. Tak, czyli tak naprawdę po prostu jeżeli zaczynamy i budujemy system i na przykład stworzymy sobie elitę i później na przykład będziemy chcieli jakoś inaczej zorganizować ten system, to już mamy bardzo ograniczone sposoby manewru, bo te elementy systemu, które już są i które wchodzą w relacje z wszystkimi innymi elementami, już zaczęły funkcjonować, już funkcjonują, już się komunikują i teraz jakakolwiek zmiana jest bardzo trudna, ponieważ, tak jak jest tu napisane, jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Jeżeli mamy 6 elementów, to zawsze jest nam trudniej wstawić 7, niż wtedy, kiedy mamy 5 elementów i wstawić 6, a jeszcze
Zupełnie, bo najłatwiej jest, kiedy w ogóle nie mamy elementów. Pierwszy element, z pierwszym elementem, jeżeli budujemy system, z pierwszy element możemy wstawić gdziekolwiek, jakkolwiek i to będzie już dobre do dalszej konstrukcji. Tematem dzisiaj jest ten Szacki, a teraz jest Niklas Luhmann, funkcja religii, ale to jest oczywiście wszystko to omawiamy w aspekcie anarchistyczno-pacyfistycznym, więc to takie jest trochę specyficzne. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu, dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. I w zasadzie te trzy zdania są kluczowe do tego, żebyśmy... Co pan tam z tyłu wyspawał? To jest zrobione z koralików. To są trzy zdania, na których w ogóle możemy budować całą koncepcję systemu. Cicho! Piesek mi się chce wejść, ale to muszę go, później go wpuszczę. Bo, no właśnie, za 5 minut będziemy kończyć, tylko jeszcze wam powiem tak. Jeżeli zbudujemy jakikolwiek system autonomiczny, ten system będzie zawsze działał w konkretnym środowisku. I na przykład, nie, to nie jest krzyż odwrócony, to jest pacyfka, symbol pokoju. Więc jeżeli cokolwiek zbudujemy, to ten dany system będzie musiał być w sprzężeniu zwrotnym ze środowiskiem. Jeżeli zmienimy środowisko systemu, ten system będzie musiał się dostosować, czyli ulegnie pewnym zmianom. Oczywiście, jeżeli będzie to system biologiczny, to te zmiany będą mogły bardzo... Dzięki wam serdecznie, Bogdan, miłego wieczoru. Znaczy tak, oczywiście, to nie jest tak, że ja, bo ja mówię, że to jest według legendy hipisowskiej, jest to znak narysowany przez umierającą na białaczkę dziewczynkę w szpitalu w Hiroshimie po wybuchu bomby atomowej. Nie upieram się, że to jest prawdziwa wersja, jest to po prostu legenda. Tak samo jak każda inna legenda, można powiedzieć, że Neron kogoś tam powiesił na krzyżu i też jest to jakaś tam legenda. Jeżeli byśmy mieli fakty potwierdzające, czyli jakieś wykopalisko, na którym jest przybity do krzyża takiego kościotrup gdzieś w Lochach i będzie datowany na czasy Nerona, to będziemy mieć dowód naukowy, nie? Że coś takiego jest. Natomiast na razie mamy do czynienia z symboliką. Symbole mają to do siebie, że można je interpretować na całą masę różnych sposobów. Ja wybieram tę interpretację i tej się trzymam. Jak ktoś ma inny pomysł, to może sobie, że tak powiem, akceptować własny. O, tu też jest na przykład, o widzicie, świetny przykład ilustrujący. Pacyfka powieszona na ścianie jest po prostu pewnego rodzaju, nawet nie jest systemem, bo żeby systemem być, ona musiałaby się jakoś zachowywać. A powiedzmy, jest oznaczeniem systemu. I to środowisko, czyli to, jak my rozpatrujemy, czyli mamy taką koncepcję, że pacyfka, mamy koncepcję odwrócony krzyż, mamy koncepcję na przykład, że jest, dodajmy na to, jakiś zmanierowany faszystowska swastyka, bo też by się dopatrzył. Tam w zasadzie wszystkiego można się dopatrzyć, ale my przyjmujemy pewne znaczenie do danego znaku i później z tym znaczeniem budujemy całą resztę koncepcji. Jeżeli chcemy zmienić to znaczenie, musimy przebudować całą koncepcję, więc jest to możliwe, ale nie wiem, czy jest to opłacalne. Czyli tak jak mówię, budując system, musimy przede wszystkim Winterwave nacechowaniem. Ostrajemy się na... Aleluja, ale co nacechowaniem, przepraszam? 69, bo coś może wcześniej... Nie, no to dobra, nacechowaniem. Tak, może to być nacechowane na przykład pokojem i miłością. Ta pacyfka może być nacechowana pokojem i miłością i wtedy środowisko jej odpowie pokojem i miłością. Jeżeli się okaże, że jest to swastyka,
Środowisko odpowie jej nienawiścią i w ogóle pogardą. No ale to właśnie jest sprzężenie zwrotne pomiędzy systemem a środowiskiem, które chciałem wam powiedzieć, kiedy omawiamy właśnie, czyli odgraniczenie, system posiada odgraniczenie, czyli to kółko jest odgraniczeniem się od całej reszty. Bieber? Justin Bieber? Nie, to jest dla młodych. Moja siostrzenica, która ma w tej chwili chyba 19 lat, kochała Justina Biebera. Ja osobiście, no nie specjalnie. Wolę na przykład Jima Morrisona albo tego, jak on się nazywa, Rogera Watersa, oczywiście. Słuchajcie, tak jak mówię, mamy szansę na zmianę systemu społecznego. Odbędzie się w ciągu najbliższego stulecia, a może w ciągu najbliższych kilku stuleci, ale to jest droga, w którą trzeba wyruszyć. I zapraszam was do tego wyruszenia. Zapraszam was jutro po 19, około 19.30, bo mam też kłopoty z internetem i czasem mi się nie odpala. O Frankensteinie, że to jest taki koleś zbudowany. Czytałem Harariego, on zakłada, że światem będzie rządzić. Coś NWO zakłada grupę ludzi. Wiesz co, no ja mówiłem o Hararim, ale odpowiem. No dobra, jeszcze odpowiem na to, bo to jest właśnie. Harari to jest przedstawiciel elity intelektualnej świata i elita intelektualna świata wyobraża sobie, że jest lepsza niż my, szary motłoch i takie prole, nie? Natomiast jest tak, że rzeczywiście rządzą algorytmy światem. Tylko on zakłada te algorytmy, które nas zachęcają do zakupów, ale to nie są najważniejsze algorytmy, jakie istnieją. Tak naprawdę, jeżeli dokonamy głębokiej analizy, najbardziej zasadniczymi algorytmami społecznymi w systemie społecznym komunikacyjnym jest algorytm. Nie kłamać, nie kraść, nie zabijać innych ludzi przynajmniej, a może kiedyś rozszerzony będzie na wszystkie zwierzęta. Jeżeli będziemy przestrzegać tych trzech algorytmów, a one to są algorytmy uniwersalne dla każdego systemu społecznego, czy jest oparty na białku, czy na krzemie, to te algorytmy są uniwersalne, więc kiedy zaczniemy ich przestrzegać, elity przestaną być potrzebne, czyli Harari i Klaus Schwab po prostu staną się zbędni. Oni sobie myślą, że to my będziemy zbędni. Nie, prawda jest taka, że to oni będą zbędni, my sobie poradzimy przy użyciu sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja, jeżeli stworzy system społeczny również, inteligentny system krzemowy społeczny, będzie się musiała posługiwać właśnie tymi trzema algorytmami, czyli nie będzie kłamać, nie będzie kraść i nie będzie zabijać i innych ludzi, innych organizmów krzemowych. Czyli tak jak mówię, pozytywnie patrzymy w przyszłość. Pokój i miłość, czyli po angielsku peace and love. I dzięki wam za ten. Zapraszam na jutro na siódmą. Tylko, że inteligencja może być przekleństwem dla jednostki, która zdaje sobie sprawę ze swojej egzystencji. Dlatego, przepraszam, no jeszcze, już miałem wyłączyć, ale to dlatego zachęcam Alleluja 69 do przeczytania Związków Przyjaźni Abramowskiego i zapraszam Cię na mój live, ja Ci wytłumaczę, już nie dzisiaj, bo dzisiaj jest późno, tylko dobra, jak dożyjesz, ja też nie wiem, bo ja już mam 60 lat, może mnie jutro nie być, ale ja tam parę rzeczy powrzucałem na YouTube'a, a oprócz tego jeszcze pisałem teksty, jak znajdziecie, wpiszecie Leszek Smyrski, to tam coś wyskoczy. Też napisałem pierwszy tom powieści pod tytułem Master, jest o tym, jak w ogóle te elity rządzą światem, jakie są podłe i jak możemy je załatwić. Ale to dopiero będzie w drugim tomie, jak możemy je załatwić i w trzeci. Peace and love dla was, miłego wieczoru niedzielnego i do zobaczenia jutro.